poniedziałek, 15 kwietnia. Witam serdecznie i pozdrawiam z Ustronia. Dzisiaj towarzyszą nam słowa z 7 rozdziału Księgi proroka Amosa. Amos powiedział: Wszechmogący Panie, przebacz, jakże ostoi się Jakub, wszak jest taki maleńki. I żałował tego Pan. Nie stanie się, rzekł Pan. A w 22 rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza znajdujemy takie słowa Pana Jezusa. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę, ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. Natomiast w śpiewniku ewangelickim pod numerem 490, w drugiej zwrotce znajdujemy takie słowa księdza Paula Gerharda. Dziś, kiedy cienie nocy trzymały mnie w swej mocy i szatan mnie pożądał, jam pomoc twą oglądał. Twe słowo się spełniło i słońce mnie zbudziło. Mnie ominęła trwoga, doznałem mocy Boga. Kochani, nowy tydzień, nowe możliwości, nowe szanse, ale także nowe wyzwania, które przed nami stają, które to, w czym się znajdujemy, nasz kontekst, nasza rzeczywistość stawiają przed nami. Także nowi albo starzy ludzie, z którymi będziemy się spotykać. Oprócz tego, że przeżywamy chwile dobre, chwile radosne, to niestety czasami musimy zmagać się z przeróżnymi doświadczeniami. Niekiedy musimy stawiać czoła złu, które nas spotyka. I także w takich momentach, zwłaszcza w takich momentach, z pomocą przychodzi nam Boże Słowo. Także te słowa, zarówno słowo z księgi proroka Amosa, jak i z Ewangelii Łukasza, wskazują na to, że Bóg jest przy nas, że Bóg chce być przy nas, chce nam pomagać, chce nas wspierać, chce budować naszą wiarę. Tak jak Pan Jezus prosił o Szymona Piotra, żeby nie ustała jego wiara w momencie doświadczenia, w momencie próby, w momencie konfrontacji ze złem, z którym został też skonfrontowany Jezus. Bo przecież to, co wydarzyło się Wielki Czwartek i Wielki Piątek, co przecież tak niedawno wspominaliśmy, było dla uczniów szokiem. Było złem, z którym musieli się zmierzyć, złem większym od nich. Ale czy wobec tego wydawać by się mogło zwycięskiego zła zostali sami? Czy okazało się, że arcykapłani, Piłat, lud zwyciężyli? Czasem nam się wydaje, że albo jako mała garstka, albo my, jako te małe trybiki w wielkiej maszynie wszechświata, jesteśmy zderzani z dużo potężniejszymi siłami i zastanawiamy się, co wtedy robić, jak się zachować. Natomiast Pan Jezus stawia przed nami jasne zadanie. Nie tylko obiecuje swoją pomoc, nie tylko przypomina, że tak jak o zachowanie wiary Piotra prosił, tak prosi także i o naszą wiarę, o działanie Ducha Świętego w naszym życiu, ale oczekuje od nas przeciwstawiania się złu. Oczekuje od nas stawania w prawdzie i miłości. I w tym nie jesteśmy osamotnieni. W tym Pan Bóg nas wspiera. W tym Pan Bóg daje nam swoje przebaczenie, jeżeli to my wyrządzamy komuś zło, a przecież tak też się zdarza. Nie chcemy tego. Chcemy kroczyć śladami Zbawiciela, ale nie zawsze nam się to udaje. Dlatego te dzisiejsze dwa fragmenty zapewniają nas z jednej strony o Bożym przebaczeniu, które jest oczywiście uwarunkowane tym, że będziemy za swoje grzechy żałować, że będziemy je uznawać, że będziemy mieli świadomość tego, że źle robimy, że krzywdzimy innych. Ale kiedy ta refleksja przyjdzie, kiedy przyjdzie pokuta, to jest też ta Jezusowa prośba o to, żeby nie ustała nasza wiara, żebyśmy w momencie upadku albo zderzenia się ze złem trwali wiernie przy Chrystusie, szli Jego śladem, Jego naśladowali. Dlatego, siostry i bracie w Chrystusie, niezależnie z czym będziesz się zmagała czy zmagał
w tym tygodniu, w tym dniu pamiętaj, że Bóg jest zawsze z tobą. Pamiętaj, że i o tobie Chrystus mówi, że robi wszystko, żeby nie ustała wiara twoja, że działa w tobie poprzez Ducha Świętego. A my na to Chrystusowe działanie odpowiadamy naszą reakcją, odpowiadamy tym, żeby naśladować Zbawiciela w miłości, w posłuszeństwie, w otwartości na drugiego człowieka. I w tym, kochani, trwajmy, mając pewność Bożej pomocy i Bożej bliskości w tym wszystkim, co nas spotyka, bo Pan jest z tą małą garstką, bo pomimo różnych sytuacji, które mają przesiać nas, Chrystus modli się, aby nasza wiara nie ustała. Dlatego pielęgnujmy naszą wiarę, naszą relację z Chrystusem i idźmy z podniesionym czołem, trwając w prawdzie i miłości przeciwko temu wszystkiemu, co może nas spotkać, nie tylko dobrego, ale właśnie także i tego złego. Dobrego, błogosławionego, radosnego dnia. Zostańcie z Bogiem.